zrozum nie potrzebuj. Ja chcę tylko moje. Tak, tak, widzowie, ja wiem. Ja wiem, że wy już jesteście zmęczeni widokiem tej tablicy, ale... Ale ja ją bardzo lubię, więc jeszcze troszkę was nią pomęczę. Jak widzicie, widzowie, prężnie się rozwijamy, ponieważ no 200 tysięcy wbijaliśmy 2 dni temu, czy tam wczoraj to... Nie, to było... No 2 dni temu to było. No a już dzisiaj mamy... No, nawet nie 201, mamy 202, więc to trzeba koniecznie zmienić, bo zasuwacie z tymi subskrypcjami równo. Mimo wszystko dalej subskrypcje lecą, więc my w tym tempie, skoro ja co odcinek zmieniam, prawda, o 1000 więcej, to wychodzi na to, że za 98 dni powinniśmy teoretycznie wbić 300 tysięcy. No, raczej wątpię, żeby to się tak szybko wydarzyło, bo raczej to zwolni za jakiś czas. No ale tak czy siak, dziękuję wam bardzo, widzowie, za to, że subskrybujecie. Jeżeli ktoś tutaj jest jeszcze, kto nie subskrybuje, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Jeżeli zostawicie łapkę, też mi będzie miło bardzo. No i co, podsumowując, 66 tysięcy mamy na plusie i 64 tysiące chyba są już na vlogowym. Aż muszę to sprawdzić, bo nie pamiętam. A jednak nie, mój błąd, 63 500 tam jest, 500, więc to możemy tutaj zmienić. Oczywiście, dlaczego by nie. Przypominam, że za niedługo właśnie tam będziemy lecieć na ten kanał i też wrzucać jakieś tam filmy. Oczywiście, tak jak już mówiłem, nie będzie to jakoś mega często. Raczej będą to filmy, które będą się pojawiać sporadycznie, ale po prostu chcę mimo wszystko być aktywny na tamtym kanale, bo po prostu nic tam nie robię od prawie pół roku, więc fajnie byłoby coś tam po prostu zrobić. No a w dzisiejszym odcinku zrobimy to, co chciałem już zrobić od kilku dni, ale nie mogłem się do tego zabrać. W poprzednim odcinku okradliśmy Palionkę. W dzisiejszym odcinku okradamy Yetiego. Pytałem was o to, czy mam go okraść, czy mam zabrać mu wszystko i tak dalej. Pisaliście mi, że tak, żebym to zrobił, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że no musi się to w końcu wydarzyć, muszę to zrobić. Więc ja, uwaga, biorę poty na niewidzialność. Tutaj jedna jest mi potrzebna, dlatego że jestem aktualnie sam na serwerze, ale muszę wejść do miejsc, w których Yeti normalnie trzyma swoje, że tak powiem, łakocie, swój dorobek życiowy. No i po prostu, żebym mógł mu to zabrać, to po prostu najzwyczajniej w świecie muszę być na to gotowy. Patrzcie, tutaj nie zrobiłem w ogóle sobie tego. Kurczę, tak zwaliłem, nie da się otworzyć tej skrzyni w ogóle. No nieważne, w każdym razie to nie jest ważne teraz, ponieważ musimy zająć się kradzieżą. Jak wiemy, podsumowując jego, że tak powiem, dorobek, który gdzieś tutaj w okolicy, że tak ujmę, jest, że tak ujmę się znajduje. Ojej, ja mam jakiś render dystans strasznie mały, dobra. Nie wiem, dlaczego był taki mały, nieważne. W każdym razie, podsumowując jego rzeczy, które on gdzieś ma. Czemu tam jest ramka? Widzicie to? Tak mi się rzuciło w oczy z daleka aż. Ale totalnie nie wiem, o co chodzi z tą ramką. Czekajcie, ja tam... Ja muszę zobaczyć, co jest z tej głowy w ogóle, bo dawno mnie tam nie było, szczerze przyznam. I... no, że tak powiem, zastanawia mnie to bardzo. Pisaliście mi, żebym tam schował jakieś swoje cenne rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest mało bezpieczne miejsce, bo mimo tego, że nikt tam za bardzo nie chodzi, to jednak jakby ktoś chciał czegoś szukać, to tutaj... Ja bym chyba tutaj szukał, między innymi. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj się zmieniło w środku, czy tu się coś wydarzyło. Nie, dobra, tu jest dalej pusto. Nie wiem, co tutaj zrobić totalnie, nie mam pomysłu. No ale to nie jest ważne dzisiaj, z tego powodu, że dzisiaj okradamy Yetiego. I z tego co wiemy po prostu, tutaj w tym domku moim starym jest ten, jakby to powiedzieć... No, to są te tabliczki wszystkie. Ja nie rozumiem, o co chodzi, przed każdym domkiem pojawiły się jakieś numerki. Ja nie wiem, o co chodzi totalnie. Ale jest to podejrzane, nie wiem, czy to jest jakaś teraz numerologia tutaj, prawda, domków i tak dalej, czy nie. O, dlaczego to jest otwarte? O, nie wiem dlaczego to jest otwarte, ale ja oczywiście bez wahania podchodzę tutaj do wykopywania tego, ponieważ dzisiaj okrada... O kurczę. Co tu się... Aha, to jest to miejsce, ojeny, jak ja już zapomniałem o tym miejscu. Dobra, czekajcie, musimy wyjść. Ja tu wyjdę? O nie, ja tędy nie wyjdę! Ej, o nie. Okej, jesteśmy tutaj. Dobra, musimy się przekopać tu. O nie, ale pech, dobra, tu wychodzimy, jest spoko, dobra, dało się stamtąd wyjść. Potrzebujemy, chociaż wiecie co, może wywalone, nie naprawiam tego. I tak się zorientuję, że ktoś tutaj był, czy to jest rozwalone, czy nie, to nie ma tak naprawdę znaczenia, bierzemy wszystko, co tutaj jest. Ja to się nieźle wzbogacę teraz po tym, jak to się długo kopie, ja nie wiedziałem, że to się tak długo kopie, myślę, że to normalnie tak samo się kopie jak wszystko inne, a tu się okazuje, że to jakoś mega długo się kopie. Ja nie mogę, ale dobra, no ale dzięki temu będę nieźle
będę bogaty. Dobra, bierzemy to wszystko w takim razie, ponieważ wiecie, pisaliście mi, żebym zabrał mu to wszystko i tak dalej, no bo znaczy ktoś tam napisał w ogóle, żebym zabrał sam nederyt, ale uznałem, że nie, no sam nederyt, nie. Biorę wszystko, jak brać fortunę, wiecie, jak robić napad na bank, to kraść miliony, a nie robić napad na bank po to, żeby zabrać 10 zł, nie? Ja wiem, że nederyt jest najcenniejszy i tak dalej, ale jednak, wiecie, przydałoby się coś więcej niż tylko nederyt. A tak swoją drogą, skoro już nederyt mamy, to ja myślę, że tutaj wleci jakiś update fajny, ponieważ ja nederajtowej zbroi nie mam, a teraz już będziemy mogli sobie dzięki temu, prawda, zrobić. Więc ja mi się wydaje, że tutaj, że tak powiem, wleci niezły update'ik w moją zbroję. Zaraz, jak to ulepszymy, bo ja tego nederytu widzę, że tutaj jest tak dużo, że my z tego jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo ulepszyć. To jest ja nie wiem w ogóle, skąd on ma tyle rzeczy. Ja nie wiem, dlaczego on jest taki bogaty, nie rozumiem tego. No ale dobra, no niech to jest. Ja na tym skorzystam teraz w tym momencie. Biorę tutaj to wszystko. Myk. Dobra, pierwsze miejsce jest ograbione, ale to nie jest wszystko, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale on też dosyć cenne rzeczy miał w tym w tej swojej bazie tam. Ona była tam? Nie. Ona była tam? Nie, ona była tam. Tam była, tak. Mi się już myli, gdzie co było, więc ja w tym momencie lecę tam, oczywiście z wszystkim lecę, jak to stracę, to trudno, to i tak nie jest moje, więc możemy mieć to gdzieś, lecimy w tamtą stronę, ponieważ musimy zabrać rzeczy, które tam są. Ja postaram się wejść tutaj dołem właśnie, tym, ej, spróbuję tam wlecieć, bo ostatnio mi się to nie udało, tam zakręcić, na zakręcie, a teraz postaram się zrobić tak, żeby mi się udało, uwaga. No nie mogę, jak tak mi się to nie udało, muszę zrobić drugą próbę, ej, bo mi się kończą w ogóle te fajerwery. O nie, to trzeba je sobie dorobić, bo zapomniałem o tym, że mi się kończą fajerwerki. Dobra, jesteśmy tu. Ajajaj, no nie da się tu dolecieć, musiałbym użyć dwie fajerwerki. Dobra, trudno. No, chciałem widzowie, ale przez to, że mam mało fajerwerek, po prostu uznałem, nie będę korzystać z tych fajerwerek. Ale mam nadzieję, że kiedyś nam się uda tutaj tędy przelecieć całą tą długość. Tak naprawdę zakręt jest tylko trudny, bo później to już wystarczy tylko klikać po prostu te fajerwerki, żeby lecieć do przodu. No, a ten zakręt jest ciężki, bo to trzeba bardzo szybko zrobić i no i trzeba to po prostu jakoś wymierzyć. Więc ja kiedyś się tego nauczę, kiedyś to zrobimy, ale jeszcze nie teraz. Dobra, wchodzimy do środka. Ja póki co wchodzę na pewniaczka, bo jestem sam na serwerze, więc na chillku, ale w każdej chwili może ktoś wejść, a tego bardzo bym nie chciał. No ale w razie czego mamy potę na niewidzialność przygotowaną, więc git. Ja ściągnę tą elytrę w razie, gdyby ktoś wszedł i bym wypił tą potę, żebym później nie zapomniał tej elytry założyć. Znaczy ściągnąć, żeby mnie nikt nie zauważył, wiecie o co chodzi. Dobra, wchodzimy tu, kradniemy ostatnie rzeczy. Zastanawiałem się, gdzie schować te wszystkie rzeczy, no bo wiecie, jednak kurczę, okradam dosyć drogie rzeczy, no nie mogę ich zabrać do siebie na chatę, no bo jakbym je zabrał do siebie, no to byłoby wprost wiadomo, a oni w sumie nie wiedzą, gdzie ja mieszkam. Ej, to w sumie mógłbym to dać do siebie, ale za to jak ktoś odnajdzie tą moją bazę, to od razu będą wiedzieli, że to ja, a tak będę mógł udawać, że to nie ja, nie? Więc jakby wydaje mi się, że zrobimy jakieś miejsce, które to po prostu schowamy, jakieś inne. Zrobimy jakiś skarbiec gdzieś daleko, tak żeby się nikt nie spodziewał. Albo... Mam pomysł! A jakby tak to wszystkie rzeczy, które zdobędziemy... czekajcie, muszę sprawdzić, gdzie tutaj są te wszystkie cenne rzeczy. Jakby tak te wszystkie cenne rzeczy... Czekajcie, tam wiem, że tam są, ale jeszcze sprawdźmy tutaj te skrzynki. Jakby tak te wszystkie cenne rzeczy podrzucić komuś, że niby ktoś to ukradł Yetiemu. Ej, to by było mega. To by było mega, dobra, to nie, tam jest zbroja, zbroi nie będę grał, zbroi nie potrzebuję. Dobra, tu jest przejście, tutaj nic nie ma, tu wychodzimy, tu nic nie ma i teraz tak, tu jest najważniejsze, bierzemy to oczywiście, złote jabłuszka, bierzemy żarcie też bym chętnie sobie zabrał, zostawimy im tutaj 8 tych ziemniaków i teraz tak, emeralda bierzemy, oczywiście, że bierzemy, to jest bardzo dobry miecz. Ale ja mam identyczny, tylko nie mam netherite'owego, nie? No dobra, to ja sobie zrobię ten netherite'owy zaraz przecież, jak ja już mam ten netherite od niego, więc zostawiam to, tu nie będę tego brał. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, nie wiem, o, co to jest? Nie wchodzić, bo pożałujesz Yeti? Dobra, tam na razie nie wchodzimy, nie wiem co to jest totalnie. Tu, czy tu są jakieś skrzynki? Nie ma tu żadnych skrzynek. Dobra, no to na razie to mamy gdzieś. Tam nie będę tego sprawdzać, nie wiem co to jest. Nie będę tam póki co wchodzić. Dobra, tu byłem. Dobra, sprawdźmy wyżej, tam jest masa skrzynek. O kurczę, tu może być coś cennego, tu może być coś cennego. Tu zdecydowanie może być coś cennego. Dobra, zobaczmy jeszcze raz to. Ja to za nie przeszukiwałem, ale jeszcze raz bym to sprawdził w sumie, wiecie, bo coś czuję, że tu się coś mogło pojawić ciekawego. I dobrze byłoby wiedzieć, co to jest takiego. Dobra, tu. Dobra, sprawdźmy te skrzynki, tutaj nic. Tych na górze w ogóle nie da się otworzyć, nie wiem dlaczego, ale dobra, to nieważne. Tu nie ma. No i tu są totalnie wszystkie puste skrzynki. Nie no, tu, a dobra, a piece? Czy w piecach coś jest? O, dobra, nie, raczej nie ma. Tu jeszcze sprawdźmy. O! Nie ma tu nic cennego? Kurczę, nie ma, dobra. Zobaczmy jeszcze tam, za tym.
Wiemy o tym przejściu, więc możemy tu sprawdzić. Teraz te skrzynki. Oj, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, 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 tu nie ma. Dobra, czyli tu nic nie ma. To jest mega podejrzane, ta kolejka mnie ona mega dziwi w sumie, ale no dobra, nieważne. W każdym razie zamknijmy to. Nie wchodzimy tam. Tu coś jest, tu nic nie ma dalej. No okej, okay, czyli ogólnie wszystkie cenne rzeczy zabraliśmy chyba. I ja jeszcze sprawdzę tu na górze, bo tu jest ten taki to takie pomieszczenie, w którym może coś być. Bo tutaj ja wtedy rzadko wchodzę, bo ja mam to przejście tam tajne zrobione, więc w sumie ja się straszyłem. Dobra, tu wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Tu nie da się przejść zawsze, dobra, jest tak, okej. O, jest skrzynka, lawa. Czy my chcemy tą lawę im zabrać na przykład, albo coś, tu. Ile wiaderek, co jest? Po co im tyle wiader? A, ja wiem po co, bo tu była ta pułapka. Jest tu jedna pułapka zrobiona, patrzcie, widzicie to? Patrz to, kurczę. Patrz to. Nikt się nie łapał na to i zrobili taką jedną tylko, żeby ten jeden blok był. Jakie to są... Jacy oni są cwani, jacy są cwani. Naprawdę mnie tutaj chcą złapać, takiego weterana Minecrafta. Od razu zauważyłem ten sypki śnieg, od razu. Z bomby, nie, 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 tak nie będzie. Wiecie co, ja mam pomysł, zrobimy tak. Zrobimy im trolla w takim razie. Bo oni teraz to zmienili i oni zrobili tak, że jest tylko jedno miejsce. Tutaj, prawda, ten, a ja teraz robię tak. Myk. Tu, żeby ich w konia zrobić. Tu leci i tu, bo zazwyczaj w tą stronę mam wrażenie, że tak wizualnie by się chciało tam podskoczyć. Jest git, jest git. Teraz można tutaj, prawda, czekać, aż się złapią na to. Odkładam tutaj te wiaderka, biorę jedno, bo było moje. No i git. No i teraz tak, tu się będą na to łapać, ja oczywiście w to nie wchodzę. Dobra, przejrzyjmy tutaj tą okolicę. Czy tutaj coś jest takiego, co by mogło być, na przykład, wiecie, coś... Dobra, to jest jakaś książka. Nie wiem, o co chodzi z tą książką, ale sprawdźmy ją. Palionka, dawaj do mnie, to raz będzie super, widzimy się u mnie, mam fajny Czy on je nagradza jakimiś prezentami i on teraz tutaj, prawda, nie wiem, będzie, że tak to ujmę, przekupywał je ciągle? Nie wiem, nie rozumiem tego, ale zachodzi słońce. Ja dalej jestem sam na serwerze, więc chill. Mamy spokój póki co. No ale co można powiedzieć? No mamy wszystko, co jest chyba nam potrzebne. Wszystko ograbiliśmy, więc jesteśmy chyba do przodu, tak można powiedzieć. No i jedyne co, to teraz załóżmy tą elytrę i, że tak powiem, znajdźmy miejsce, w którym te wszystkie rzeczy schowamy. No bo ograbiliśmy chyba wszystkie miejsca, w których Yeti miał coś cennego. Szczerze, nie wiem, czy są jeszcze jakieś. Może są, może nie. Tego nie wiem, szczerze przyznam, ale możecie mi dać znać, jeżeli coś takiego jest, to oczywiście pójdę tam i zabiorę też to wszystko, bo celem było po prostu okraść go totalnie, żeby nie miał już nic cennego. No i teraz pytanie, gdzie to schować, więc na razie nie będę tego nikomu podrzucać. Może dajcie znać, czy waszym zdaniem powinienem to podrzucić komuś, na przykład Milki albo Paliące podrzucić to, żeby, prawda, żeby Yeti myślał, że one już nie są z nim, wiecie, żeby tam wprowadzić trochę takiej... takiej niepewności w jego życie, wiecie o co chodzi. No ale myślę, że póki co to byśmy to mogli gdzieś schować. Wiecie co, ja bym to schował w tej wieży, bo to jest takie neutralne miejsce, do którego, wiecie, nikt się nie będzie... O, tu byśmy mogli na pomarańczowe, nie, no na pomarańczowe to się zorientują, że to moje, bo to mój kolor ulubiony, prawda, minecraftowy oczywiście ulubiony kolor. Na żółtym to schowamy, czy chcemy to schować na... Kurczę, to jest takie niepewne miejsce, szczerze przyznam. Kurczę, chyba nie, chyba jednak tutaj... Czy to... O, zepsułem to. Teraz tu trzeba dać wodę i teraz działa znowu. Dobra, czyli zepsułem to. To musimy wylecieć na samą górę. W takim razie tu jest sama góra. Dobra, tu jest na samej sama góra. I teraz tak. Chciałbym... O, tu jest wyjście. Dobra, bo ja właśnie chciałem stąd wyjść, tylko nie wiedziałem jak. Bo tu się da wyjechać, ale nie da się zjechać. No tylko, że ja nie mam wiadra teraz, to ja nawet nie zrobię wiadra tutaj na dół. Jak ja mam stąd zejść teraz? Halo? Halo, halo? Jak tutaj schodzi się? Nie wiem, widzowie, jakie to... Dobra, tam jest jakaś woda, możemy tam zeskoczyć, ale nie wiem, dobra, zamurujmy to, bo tutaj przelazłem. Ale możemy też zejść tu niżej, dobra, czekajcie, zejdźmy niżej troszkę. O, myk, myk, dobra, zamurujmy to. Jesteśmy w stanie w ten sposób, albo mogę tak... O, dobra, udało się, dobra, będziemy bliżej. O, tu jest jeszcze jakaś woda. Wow, zrzuciło mnie coś! Co jest grane? Te kurcze nocne zmory mnie zrzuciły, ale się wystraszyłem teraz. Dobra, chciałem to schować tam gdzieś na górze, ale jednak nie. Czy schowanie u villagerów to jest dobry pomysł? Ej, to jest chyba bardzo dobry pomysł. Szczerze, to jest chyba genialny pomysł. Tu robimy tak, pod łóżkiem i będzie, że jakiś villager to ukradł. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko wiecie co, zanim to zrobimy, to ja bym jeszcze bardzo chciał ulepszyć sobie za te nedery, tak jak powiedziałem, te wszystkie moje rzeczy, więc ja szybko sobie tutaj skoczę do tego toasta i ogarnę sobie tę skrzynkę po to, żeby właśnie tam to schować pod tym villagerem. No i w ten sposób będziemy mieli, prawda, idealnie ukryte rzeczy, przecież nikt tego nie ma szans odnaleźć tam. Nikt tam chyba za bardzo też nie wchodzi w ogóle do tych villagerów, więc to jest chyba najlepsze miejsce na schowanie czegoś. Dobra, zróbmy tak, mamy jedną skrzynkę, więc fajnie.
potrzebuję tylko jedną. Mamy te diamenty. Te diamenty też musimy tam schować, bo to są te, co ukradliśmy od palionki, więc to też oczywiście zabierzemy tam. Tu nic nie mam takiego, ja mam na dole te najcenniejsze rzeczy, tylko czy ja mam tutaj to, dobra, w takim razie bierzemy tą zbroję. Tutaj jest wszystko, co, czy my chcemy sobie coś zabrać od nich? No weźmiemy sobie może tak... Aj, jeden blok se zabi- no ale ja i tak go muszę zużyć teraz, no to w sumie dobra, to bierzemy go w takim razie i robimy tak, ulepszamy wszystko. A, najpierw to trzeba przemienić, czekajcie, to się tak robi? Tak się robi, dobra. Uwaga, myk, mamy to, netherite'owe buty, myk, netherite'owy hełm, netherite'owe spodnie, netherite'owa klata, netherite'owy miecz, netherite'owy kill-off i netherite'owa siekiera. I to jest chyba wszystko, co my tak naprawdę potrzebujemy, te dwa już sobie zostawię po prostu jako taką, wiecie, no niech jest po prostu, niech mam, bo niech będzie po prostu, nie, tutaj odłożymy też to, czyli wszystko, co było moje, to tu zostało już w takim razie, no i co, i teraz, i teraz całą tą resztę musimy tam odnieść, więc lecimy z tym wszystkim, żeby to, odnieść, to sobie zjem szybko, zabraliśmy tam żarcie też całe, ale to żarcie też tam odniesiemy, po prostu powiemy, że to ktoś ukradł, nie będzie wiadomo kto, jak to będzie w tamtym miejscu. Nie? Więc tu leci, opatrzcie, jak to załatwię. Teraz netherite'owego miecza to... O! Pana raz zlazła, dobra, kurczę, nic mi nie zrobicie już. Kończą mi się te fajerwerki, nie jest dobrze, widzowie. Ale dobra, odłóżmy tutaj w takim razie. Kurczę, nie wiem czy jeszcze o jedno niżej tego nie zrobić. Dobra, tu to zróbmy. Odłóżmy te wszystkie cenne rzeczy, tu nawet żarcie. Te złote jabłko było moje. Dobra. I teraz tak, tu leci to. No a tu by się przydało też jakąś klapą zamknąć, czy coś tego typu, czekajcie. Sprawdzę, czy tutaj Paweł nie ma przypadkiem jakiejś klapy. To jest książka, która tutaj już jest bardzo dawna, ten domek w ogóle już jest nieużytkowany przez nikogo. Jest mega smutne, bo tu się nic nie zmienia totalnie, no ale dobra, no. Taka kolej rzeczy, no. Niestety. Coś się kończy, coś zaczyna, prawda? Ten domek się skończył ewidentnie, no i trudno. Dobra, tu nic nie ma. Kurczę, potrzebuję ile? 3? Potrzebuję jeszcze 3. Dobra, liczymy na to, że tutaj... Dobrze, chyba sobie tak zrobimy po prostu. Bierzemy tą klapę. Nie no, musimy to zamurować czymś. No dobra, jakieś kurcze drzewo tu rozwalę chyba zaraz. No mogłem od razu rozwalić drzewo, no ale dobra. Zamurujmy to, ja to naprawię oczywiście po odcinku. Tu lecimy tak i chcę to zrobić tak, żeby to było mniej widoczne. Wiecie o co chodzi. No dalej jest widoczne, ale przynajmniej troszkę mniej. Wiecie o co chodzi, widzowie, wiecie. Tu chodzi po prostu o to, żeby to było jakkolwiek ukryte. Tak to zrobimy, to jest git. I teraz tak, ja miałem jeszcze to drzewo ogarnąć. Więc szybko tu zetniemy jakieś i naprawimy to, co tam zepsułem. Więc bierzemy to drzewo. No i co, widzowie, udało nam się okraść Yetiego. W tym momencie jesteśmy czyści. Nikt nam nie powie, że to my rozwaliliśmy, więc możemy być o to spokojni. Ja lecę to szybko tutaj naprawić do starego domku Paliona, żeby nie było, że ja tutaj prawda, taki niszczyciel jestem dobrej zabawy, więc tutaj naprawiamy. Jest git, nawet na plus wyszedłem, jeśli chodzi o drewno. Więc fajnie. Dobra, no w każdym razie dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. I proszę, nie mówcie nikomu, że to ja ukradłem te rzeczy Yetiemu.